odcinki, tak? To tam koło dnia przerwy, które mają blisko 900 km. Przez tak długi czas wytrzymać w koncentracji i w pełni sił, no nie jest to proste, w jakiej człowiek by nie był kondycji. To te mozolne godziny i dni jazdy na motocyklu robią swoje i łatwo stracić koncentrację, ale myślę, że ten sezon mocno przepracowaliśmy, startowaliśmy wraz z Maćkiem w trzech różnych, zupełnie różnych dyscyplinach sportu motocyklowego, także jak tylko uniwersalnie dało się przygotować, to się przygotowaliśmy i z tą paczką doświadczeń i treningów jedziemy na start i mam nadzieję, że to, co cały sezon jeździliśmy i jak trenowaliśmy, będzie prezentować na trasie. Dla drugiego motocyklisty Orlen Teamu Macieja Giemzy to będzie trzeci start w Dakarze, ale na mecie tego rajdu był tylko raz. Ostatniego Dakaru nie ukończył z powodu awarii motocykla. A czego spodziewa się w Arabii Saudyjskiej? Ten rajd będzie dla każdego motocyklisty nowy. Tam jeszcze żaden rajd, w którym taka grupa zawodników fabrycznych czy nas z Orlen Teamu nie prowadził tam przez tamtejsze tereny. Nie do końca wiemy, czego się spodziewać. Nie znamy tamtejszego terenu, ale jesteśmy, myślę, że przygotowani w 100%. Do każdego Dakaru staramy się zarówno mieć sprzęt w 100% przygotowany, sprawdzony, przetestowany, tak samo swoje organizmy. Wytrzymałość musi być budowana przez cały rok. To nie jest tak, że w ostatnie dwa miesiące zbudujemy formę na dwutygodniowy rajd. Myślę, że tak to nie działa. Arabia Saudyjska to będzie bardzo sprawiedliwy rajd moim zdaniem, ponieważ startujemy wszyscy z równego poziomu, a nowością jest również to, że roadbooki będą dawane rano przed etapem i wszyscy będą musieli je zakładać od razu na motocykle czy wsiadać z nimi do samochodów i będziemy jechać jeszcze bardziej w ciemno niż do tej pory. Ten rajd chcesz przede wszystkim ukończyć, ale jednocześnie ukończyć go na jak najlepszym miejscu. Na co cię stać w tym rajdzie? Ten sezon był bardzo intensywny, jeśli chodzi o jazdę i o treningi. Myślę, że na ostatnim rajdzie Dakar pokazałem, że stać mnie już na pierwszą dwudziestkę, ponieważ na 8 etapie właśnie znajdowałem się w okolicach 18 miejsca, z tego co pamiętam. Myślę, że ten rajd będzie dla mnie szczęśliwy, uda mi się w tej pierwszej dwudziestce ukończyć i poprawić ten wynik z 2018 roku. Tam było 24, więc dobrze by było wejść na przykład do 15. Dobrze by było wejść na tym rajdzie nie tylko motocykl, nie tylko kierowca, ale potrzeba też bardzo dużo szczęścia. Ścigamy się przez 8000 km, naprawdę wszystko się może zdarzyć. Lubisz i umiesz jeździć w ciemności? Mam nadzieję, że mnie to nie spotka, ale na pewno dla każdego zawodnika jazda po ciemku na pustyni nie jest łatwa. Mamy jakieś tam oświetlenie w motocyklu, które by w tym pomagało, ale mam również nadzieję, że około godziny 16, bo słyszałem, że o tej godzinie robi się ciemno w Arabii Saudyjskiej, będziemy już po etapie, a ewentualnie na dojazdówce. Kiedy wybierasz się tam już na miejsce do Arabii? Ja wylatuję zaraz po Nowym Roku, 2 stycznia rano wsiadam w samolot. W takim razie powodzenia, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Życzymy więc spokojnej podróży i szczęścia na rajdowej trasie. Jan Krzysztof Duda z dorobkiem 8,5 punktu plasuje się na 8. miejscu w Mistrzostwach Świata w szachach błyskawicznych, które odbywają się w Moskwie. Prowadzi broniący tytułu Norwek Magnus Carlsen. W turnieju kobiet najlepsza z Polek Monika Soćko zgromadziła 5,5 punktu i zajmuje 26. miejsce. Pierwsza jest Rosjanka Katarina Łachna. Rywalizacja zakończy się jutro. Norwek Erling Haaland został piłkarzem występującej w niemieckiej Bundeslidze Borussii Dortmund. Wcześniej 19-letni Haaland był zawodnikiem austriackiego Red Bull Salzburg. Kontrakt Norwega ma obowiązywać do czerwca 2024 roku. Na razie kluby nie zdradziły kwoty, jaką Borussia zapłaciła za Haalanda. Piłkarze Arsenalu przegrali z Chelsea 1-2 w meczu 20. kolejki angielskiej Premier League. W innych dzisiejszych spotkaniach Liverpool wygrał z Wolverhamptonem 1-0, a Manchester City pokonał Sheffield United 2-0. Liderem tabeli jest niepokonany do tej pory Liverpool z dorobkiem 55 punktów. Drugi jest Leicester City, a trzeci Manchester City. Andy Murray nie zagra w wielkoszlemowym tenisowym turnieju Australian Open. Brytyjczyk zmagał się ostatnio z kontuzjami. Powodem rezygnacji 32-latka ze startu w Melbourne są dolegliwości miednicy. Murray ma 3 wielkoszlemowe tytuły. W 2012 roku wygrał US Open, a w 13 i 16 był najlepszy w Wimbledonie. Australian Open rozpocznie się 20 stycznia. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Przypomnę, Dawid Kubacki był trzeci w Oberstdorfie w turnieju czterech skoczni w pierwszym konkursie. Ponownie o sporcie jutro po 6. Kronika sportowa. Reklama. Nice.